Witam was, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy o pięknym miasteczku Bezdany, które to po premierze filmu Piłsudski zostały znane w różnych krańcach świata. Słyszane, jednak ciągle nieznane. Bezdany, a po litewsku Bezdonis. Istnieją różne wersje tłumaczące pochodzenia nazwy Bezdany. Jedna z nich traktuje o księciu, który stracił głowę dla Dany, a ona go nie chciała, no i żył on sobie Bezdany. Inna znowu opowiada o księżniczce Danie, która niby zasadzała w tej okolicy sporo bzu, czyli Bezdany. Oczywiście to są ładne legendy, jednak rzeczywistość jest mniej liryczna. Chodzi o to, że przez miasteczko przepływa wartka rzeczka Bezdanka, która ma na dnie taki czarny muł, że wygląda, że nie ma dna, czyli rzeka bez dna, stąd Bezdanka, stąd Bezdany. Oczywiście jest jeszcze jedna wersja, taka dosyć nowoczesna, tłumacząca pochodzenie nazwy i jest powiązana z krajobrazem Bezdan. Chodzi o to, że Bezdany są rozlokowane w okolicy, gdzie jest sporo bagien. A jak wiadomo, bagna wydają dosyć specyficzny i trochę nieprzyjemny zapach. Stąd Bezdonis, czyli Bezdany. Początki Bezdan sięgają XV wieku jako posiadłość wielkiego księcia Litwy. W XVI wieku miejscowość została przekazana dla Ulricha Guzjusza, właściciela Minicy Wileńskiej. Osiedle rozrastało się, pojawiały się manufaktury. Ostatnimi właścicielami Bezdan byli Łopacińscy. Bezdany są opisane biurem Macieja Kazimierza Serbiewskiego, jednego z najbardziej znanych poetów XVII wieku, którego dzieła ilustrował sam Rubens. Później mieszkańcy, chcąc odwdzięczyć się poecie, chcieli ustawić dla niego pomnik, lecz ten plan nie został zrealizowany. W kwietniu 1944 roku pierwsza brygada Armii Krajowej pod dowództwem Czesława Gromczewskiego Juranda w tym oto miejscu miała potyczkę z oddziałem wlasowców, którzy wraz z SS-manami pełnili służbę wartowniczą w obozie jenieckim w Buzerakach. W czasie II wojny światowej w okolicy Bezdan, w miejscowości Buzeraki, był założony obóz jeniecki. Tu przetrzymywano jeńców sowieckich, mieszkańców Wileńszczyzny oraz Żydów. Żydzi pracowali na torfowisku, teraz to nie jest widoczne, właśnie tu było torfowisko, z którego kopano torf i dostarczano do Wilna. Zbliżając się frontowi, obóz postanowiono zlikwidować. W 1943 roku Żydów spędzono do baraku, skarbinów maszynowych rozstrzelano, barak spalono. W tym miejscu zginęło 300 Żydów oraz kilkadziesiąt tysięcy jeńców sowieckich. Żydzi mają zwyczaj na miejscu mordu położyć kamień, który symbolizuje zburzoną świątynię jerozolimską. Zygmunt Roman Nowak, pseudonim Czyż, tak to później opisywał. 25 kwietnia 1944 roku miała miejsce zasadzka na tabor niemiecko-wlasowski w lesie koło Wierch Bezdanki. Po nocnym marszu o świcie byliśmy u celu. Zorganizowaliśmy zasadzkę na drodze leśnej prowadzącej z Bezdan do miejscowości Buzeraki. W Buzerakach mieścił się obóz jeńców sowieckich zatrudnionych przy kopaniu torfu. Codziennie rano z Bezdan była dowożona zmiana zalogi tego obozu. Ukryliśmy się w krzakach około 10 metrów od drogi. Zadaniem mojej pierwszej drużyny było odcięcie drogi powrotu. Widzieliśmy dokładnie kolumnę wozów konnych i jadących Niemców i wlasowców. Z chwilą usłyszenia strzału na drugim skrzydle naszej zasadzki otworzyliśmy ogień do przeciwnika. Powstało zamieszanie w taborze, byli ranni i zabici. Kolumna wozów była dłuższa niż przewidywano. Z miejsca zasadzki szybko oddaliliśmy się. Po drodze robiliśmy zatory ze ściętych drzew, bowiem spodziewaliśmy się w pościgu z Bezdan. Dotarliśmy zmęczeni do wsi Majkuny. Zmotoryzowana grupa pościgowa dotarła do nas. Wywiązała się walka, w której zginął partyzan Lada Henryk Wolodźko, a dwóch partyzantów było ciężko rannych. Dzisiejsi ludzie, którzy mają kilka domów i kilkanaście hektarów ziemi, myślą, że są bogaczami. Mylą się. W XIX wieku osobą bogatą była ta osoba, która miała kilka tysięcy hektarów ziemi. Do takich właśnie należał ród Łopaciński i ten dwór. Ostatnim jego gospodarzem był Samuel Goldstein, który obok wybudował gorzelnię spirytusu, który produkowano z ziemniaków. W maju 1936 roku powstaje uchwała o założeniu 100 nowych szkół imieniem Józefa Piłsudskiego. Jedna z takich szkół imieniem Józefa Piłsudskiego w 1937 roku stanęła w Bezdanach.
Dzisiaj działa tu Litewska Szkoła Sauletiki. Oprócz litewskiej szkoły na terenie działa również polska placówka oświatowa Gimnazjum Juliusza Słowackiego. Obie placówki są potrzebne, gdyż aktywizują miejscową społeczność oraz organizują życie kulturalne w Bezdanach. Ważnym elementem Bezdan jest żelazna droga, dzięki której w XIX wieku nastąpił rozwój Bezdan. Przechodzi tu kolej Warszawa-Sankt Petersburg. Dzisiaj przechodzą tutaj tylko pociągi pasażerskie. Między innymi latem stąd można jechać nawet do Dyneburgu na Lotwie. Właściwie dzięki tej oto stacji Bezdany stały się znaną miejscowością w II Rzeczypospolitej, ponieważ tutaj 26 września 1908 roku Józef Piłsudski wraz z towarzyszami dokonał napadu na pociąg. Plan był bardzo prosty. Bojówkarze byli podzieleni na 4 grupy, każda grupa miała swoje zadanie. Bombami miano ogłuszyć strażników, wziąć kasę i skryć się w pobliskich lasach. W napadzie tym wzięli m.in. późniejsi premierzy Polski Aleksander Prystor, Walery Sławek oraz Tomasz Arciszewski. Później prasa relacjonowała. Bezdany. Dzisiaj w nocy dokonano napadu na pociąg pocztowy, przy czym rzucono kilka bomb. Spośród ochrony wojskowej zabito żandarma, zraniono zaś ciężko jego towarzysza i 4 żołnierzy. Kto dokonał napadu i czy zebrano jakie sumy, nie wiadomo. Jak słychać, w napadzie na pociąg jadący z Warszawy do Petersburga wzięło udział 40 osób. Skonfiskowana suma wedle niesprawdzonych dotąd pogłosek sięgać miała 1 040 000 rubli. Jednak rzeczywistość była całkiem inna. Bojowców było tylko 17, zrabowano nie 1 400 000 rubli, a tylko 200 000 rubli. Oczywiście tej sumy wystarczyło na pokrycie bieżących wydatków bojówki oraz finansowania działalności Związku Walki Czynnej, ponieważ na tamte czasy 200 000 rubli to była naprawdę ogromna kasa. Przed nami kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. W 1937 roku ta świątynia była konsekrowana i na uroczystości był sam prezydent II Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. W dniu dzisiejszym nad parafią swoją opiekę trzyma ksiądz, proboszcz Arunas Mietkiewicz, który pieczołowicie dba o wszystkich parafian. Jedni krytykują nasze błędy morfologiczne, inni plegiują, a wy oglądacie. I za to wam dziękujemy. I my was bardzo kochamy i zapraszamy na kolejne odcinki.